Porozmawiajmy sobie troszkę o przestrzeniach liniowych. Powiedzmy, że mamy jakieś ciało, nieważne jakie, nie wiem, powiedzmy przestrzeń jakąś wektorów sobie rozważymy. Weźmy sobie na przykład wektor 0,1 i wektor 1,0. Rozważmy sobie dowolny wektor V, który jest pewną krotnością tego wektora 0,1 plus krotność wektora 1,0. OK? Jeżeli się zastanowimy, jakie wektory jesteśmy w stanie uzyskać, podstawiając różne wartości rzeczywiste alfa i beta, to być może łatwo ustalimy, że dostaniemy przestrzeń dwuwymiarową. Co nie? Dostaniemy wektor alfa beta, można uzyskać, jeśli weźmiemy alfa wektorów, przepraszam, wektor alfa beta alfa, tak? Dostaniemy, jeżeli weźmiemy alfa wektorów 0,1 i beta wektorów 1,0. Tak? Czy zawsze tak będzie, że jak weźmiemy dwa wektory i weźmiemy dowolną ich kombinację liniową, czyli taką sumę pewnej krotności pierwszego wektora i pewnej krotności drugiego wektora, czy zawsze tak będzie, że dostaniemy przestrzeń dwuwymiarową? No niestety nie. Weźmy na przykład, jeśli wziąłbym wektory 1, 1 oraz minus 1, minus 1. W takiej sytuacji tak naprawdę te wektory tworzą przestrzeń jednowymiarową. Tak? Dowolna krotność tego wektora 1, 1 no może być skompensowana minus alfa krotnością wektora minus 1, minus 1. Tak? Czyli jesteśmy w stanie jedynie osiągnąć wektory postaci xx. Tak? No można wymyślić rzeczywiście nieco mniej trywialny przypadek, na przykład tak. No i wtedy jesteśmy w stanie wygenerować tylko wektory postaci x, 2x. Jakiekolwiek alfa i beta podstawię, to no to tak naprawdę dostanę wektory tej postaci. Można by się zapytać, czy w takim razie ten wektor minus 1, minus 2 jest nam do czegoś potrzebny. No otóż nie. W takiej sytuacji do reprezentowania przestrzeni jednowymiarowej wystarczy nam krotność jednego z tych wektorów. OK? I teraz to, do czego zmierzam, to jest kwestia wymiaru przestrzeni. Moglibyśmy się zastanawiać właśnie, ilowymiarowa przestrzeń jest, jeżeli rozważymy kombinacje liniowe wszystkich wektorów. Weźmy na przykład wektor 1, 3, 5, wektor minus 2, 4, 6 i na przykład wektor, no nie wiem, weźmy wektor na przykład 1, dajmy minus 1, 7, 11. Czy te kombinacje liniowe wektorów 1, 3, 5, minus 2, 4, 6, minus 1, 7, 11, czy one tworzą przestrzeń trójwymiarową, dwuwymiarową, jednowymiarową? Jak to jest? Można by się zapytać. No i w zasadzie szybko ustalimy, że tworzą przestrzeń dwuwymiarową. Dlaczego? Otóż można napisać, że minus 1, 7, 11, ten wektor tutaj, tak naprawdę w istocie jest kombinacją liniową tych dwóch pierwszych wektorów. No bo to jest 1, 3, 5 plus minus 2, 4, 6. Jeśli się nie pomyliłem w rachunkach, to tak jest. Czyli tak naprawdę każde użycie tego wektora może być rozłożone na użycie tego i tego. Tak? Czyli tak naprawdę wektor uzyskany poprzez podstawienie współczynników alfa, beta, gamma możemy osiągnąć
poprzez alfa plus gamma, beta plus gamma i 0. OK? Każdy wektor, który miałby takie, jakby takie krotności tych trzech, no to byśmy mieli taką sytuację. Z pomocą przychodzi nam teraz właśnie pojęcie, żeby ustalić, czy dany wektor coś wnosi do naszej przestrzeni, czy poszerza jakby naszą przestrzeń, czy nie, no to z pomocą przychodzi nam pojęcie tak zwanej liniowej niezależności wektorów. No więc powiemy, że wektory V1, V2, Vn są liniowo niezależne, jeżeli alfa V1 plus, może alfa 1 V1, alfa 2 V2, alfa n Vn, jeśli to się równa 0, to alfa 1 równa się alfa 2 równa się alfa n równa się 0. Czyli ta definicja jest tutaj podana. Wektory są liniowo niezależne. Innymi słowy, każdy z tych wektorów jest niezbędny do rozpinania naszej przestrzeni, jeżeli jedyną opcją wyzerowania kombinacji liniowej tych wektorów jest po prostu wzięcie współczynników 0. Czyli nie jesteśmy w stanie uzyskać wektora zerowego poprzez dobranie tych współczynników tak, żeby co najmniej jeden z nich był dodatni. Jeżeli tak jest, to wtedy każdy wektor jest nam potrzebny. Tak? Czyli rzeczywiście wtedy te wektory rozpinają przestrzeń n-wymiarową. I można by się zapytać, czy my potrafimy to sprawdzać? Czy my na przykład potrafimy, mając dany zbiór wektorów, czy potrafimy wybrać z nich te, które są potrzebne? Czy może potrafimy stwierdzić, dostając nowy wektor, czy potrafimy stwierdzić, że o nie, nie warto tego wektora dokładać, ponieważ ten wektor jest już kombinacją liniową tych wektorów poprzednich. No okazuje się, że tak. Jesteśmy w stanie to zrobić i w sumie chyba nie jest to aż takie trudne. Dostaliśmy warunek na sprawdzenie, czy wektory są liniowo niezależne. Czy chcemy zrobić tak? Jeżeli chcemy sprawdzić, czy one są liniowo niezależne, no to spróbujmy znaleźć jakąś kombinację liniową, która wyzeruje tą wartość, tak? Czyli próbujemy znaleźć rozwiązanie czegoś takiego. Tak? Wektory V1, V2, Vn są dane, a naszym celem jest znalezienie liczb rzeczywistych alfa 1, alfa 2 do alfa n, żeby to dało nam wektor zerowy, tak? Czyli weźmy w tym przykładzie, który mieliśmy wcześniej, ja nie wiem, czy ja go pamiętam, 1, 3, 5, minus 2, 4, 6 i na przykład tam było 1, 7, 11, to rzeczywiście te wektory nie są liniowo niezależne, ponieważ jesteśmy w stanie znaleźć alfa 1 równe 1, alfa 2 równe 1, alfa 3 równe minus 1 i dostaniemy w wyniku wektor zerowy. I w takiej sytuacji można powiedzieć, że każdy z tych wektorów jest tak naprawdę niepotrzebny względem tych dwóch pozostałych. No bo co możemy zrobić? Z tej sumy możemy tak naprawdę na prawą stronę przerzucić, zmieniając znak, dowolny z tych składników. Tak? Weźmy na przykład ten ostatni, ale równie dobrze moglibyśmy pierwszy, drugi, siódmy. Możemy zrobić tak. Alfa 1 V1 plus alfa 2 V2 plus alfa n minus 1 Vn minus 1 ma być równe minus alfa n Vn. Tak byśmy chcieli. OK? W sumie no nie wiemy, czy alfa n jest zerem, czy nie jest. OK? Ale załóżmy na chwilkę, załóżmy, że alfa n nie jest zerem. To co możemy zrobić? Możemy podzielić sobie wszystkie te współczynniki przez minus alfa n.
Dostanę, że Vn to jest alfa 1 podzielić przez minus alfa n plus, przepraszam, V1 plus alfa 2 podzielić przez minus alfa n V2 i tak dalej, aż do alfa n minus 1 przez minus alfa n Vn minus 1. I to jest równe Vn. No i zobaczcie, tak naprawdę wszystkie przekształcenia, które wykonałem, są równoważne. No, mówię z dokładnością do tego, że założyłem sobie, że alfa n nie jest równe 0. Czyli to jest równoważne temu. Czyli to jest równoważne, że ten wektor Vn, na przykład ten trzeci wektor, co pokazaliśmy chwilę temu, może być wyrażony jako kombinacja liniowa tych dwóch. Czyli jeden wektor może być wyrażony jako kombinacja liniowa pozostałych wektorów, wtedy tylko wtedy, kiedy no, te wektory nie są liniowo niezależne. OK? Zgoda? Dobra. Może z tego wynika jakiś algorytm. Może z tego wynika jakiś algorytm. Co chcemy zrobić tak naprawdę? Co my chcemy zrobić, żeby to było równe 0? Chcemy dobrać te współczynniki alfa 1, alfa 2, aż do alfa n. Czyli napiszmy sobie może, to są przecież wektory jakieś, nie? Chcemy zrobić alfa 1 razy jakiś wektor. V1, 1, czyli pierwszy wektor, pierwsza współrzędna. Tak naprawdę zapisałem to samo równanie. Tylko spróbujemy może w końcu uwolnić się od tych naszych wektorów, może przejdziemy do świata matematyki, który może trochę bardziej rozumiemy. No to tak naprawdę to jest jedno równanie, ale k równań w jednym. Bo jeżeli przepiszemy to teraz na liczby rzeczywiste, to dostaniemy pierwsze równanie, że alfa 1 razy V1, 1 plus alfa 2 razy V1, 2. Przepraszam, razy V2, 1 plus alfa n razy Vn1 ma być równe 0. Alfa 2, alfa 1 razy V. OK? Czy jeśli komuś wygodniej myśleć, no to pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie tego układu inne niż 0, 0, 0, 0, 0, 0? Wiemy, że oczywiście rozwiązanie takie, w którym wszystkie alfy podstawimy jako 0, no będzie dobre, bo mamy tutaj 0 po prawej stronie. No ale pytanie, czy to jest no, jedyne możliwe? OK. No to jaki możemy mieć pomysł? No możemy też to samo, tak jak rozpisałem teraz strasznie, możemy to samo jeszcze inaczej napisać. To, co my tak naprawdę chcemy znaleźć, to my chcemy znaleźć wektor tych współrzędnych alfa 1 do alfa n, co nie? Czyli chcemy znaleźć taki, nie wiem jak zrobić taki, nazwijmy to V alfa, czyli chcemy znaleźć wektor alfa i to V1, V2, V3 i tak dalej, tak naprawdę to można potraktować jako macierz jakąś, co nie? Czy mamy jakieś takie równanie? Macierz razy nieznany wektor, to ma się równać wektor zerowy. Zobaczcie, wszystkie te rzeczy, które tu pisałem, to są rzeczy no, równoważne. To jest ten sam obiekt matematyczny, który po prostu jest inaczej zapisywany. Po co ta relacja? Na przykład po to, że jak będziemy chcieli rozwiązywać układy równań, będziemy mogli to zrobić tą metodą, którą opowiem. Jak będziemy chcieli znajdować, czy wektory są liniowo niezależne, będziemy mogli zrobić to metodą, którą opowiem. Jak będziemy mieli jakieś dziwne równanie macierzowe, które będziemy chcieli obliczyć, czym jest to V alfa, możemy to zrobić tą metodą, którą opowiem. I tak dalej. OK? Powiedzmy, że chcemy rozwiązać taki układ równań. Jak można to zrobić? Spróbujmy to rozwiązać metodą szkolną. Może zobaczymy, że tak naprawdę metody inne to jest z grubsza metoda szkolna. Wybierzmy sobie dowolne z tych równań.
Oczywiście może wygodniej nam będzie wziąć, powiedzmy, to ostatnie równanie, ale tak naprawdę moglibyśmy wziąć dowolne. Bierzemy, powiedzmy, to ostatnie równanie, no i obliczamy x, co nie? Czyli dostajemy x, to się równa 4, odjąć y, dodać z. Mamy przekształcone to ostatnie równanie i teraz to, co chcemy zrobić, to pozbyć się x z równania pierwszego i drugiego. Czyli zamiast pisać x, możemy pisać prawą stronę tej równości. No i wówczas pozostanie nam to równanie, które mieliśmy i dostaniemy dwa nowe równania, które już nie zawierają w sobie żadnego x. Czyli będę miał 3... Może pociągnijmy o tak. Dobra. No niestety. Pewnie będę musiał ciąć i przyspieszać ten filmik jakoś, ale to już trudno. No i jesteśmy w stanie zawsze, zobaczcie, jakie by nie były liczby podane, jesteśmy w stanie zawsze uprościć tak, żeby nam zostało równanie postaci ileś tam y-ków plus ileś tam z-ów równa się jakaś liczba. Zawsze te obliczenia będą tak wyglądały, tak? Mieliśmy trzy zmienne, podstawiliśmy tego x-a, no więc zostaną już tylko dwie zmienne. Pozostałe wyrazy można jakoś tam uprzątnąć, uporządkować i mamy rozwiązanie, tak? Spróbujmy może to zrobić już do końca. Pomóżcie mi. Y dodać 2z. 17 minus 12, 5, tak? Sprawdzajcie, co robię. A minus 3y. Plus 3z. Tak? Minus 6. Dobra. No i to, co moglibyśmy zrobić dalej? To, co moglibyśmy zrobić dalej, no to pewnie moglibyśmy zrobić to samo. To znaczy, pójść z tym y, wyznaczyć sobie z drugiego równania y i podstawić to do trzeciego równania. Co nie? Czyli dostaniemy y to się równa 5 odjąć 2z. Wcześniej mamy oczywiście to równanie x równa się 4 odjąć y dodać z. No i do ostatniego równania podstawiamy y, czyli mamy minus 3, 5 odjąć 2z plus 3z to minus 6. Dostajemy x równa się 4 minus y plus z, y równa się 5 minus 2z. No i dostajemy minus 15 plus 6z plus 3z równa się minus 6. No i z tego ostatniego dostaniemy 9z równa się minus 6 plus 15, czyli 9z równa się 9, czyli z równa się 1. No i zawsze tak będzie. No, z dokładnością. Zawsze, kiedy układ ma rozwiązanie, tak będzie, że wyjdzie nam jakiś wynik tej jednej zmiennej. I zobaczcie, jakie teraz jest proste uzyskanie rozwiązania całego układu. Podstawiamy zeta tutaj, w tej odwrotnej kolejności, tak? Wiemy, że w tym drugim równaniu na pewno nie będzie występowało nic innego poza tym zetem. A w tym pierwszym równaniu będą występowały y i z. Czyli jakby... Kroki w stronę rozwiązania takiego układu, tak generalna metoda, jest z grubsza taka. Wybierz sobie jedną zmienną, przerzuć wszystkie rzeczy na prawą stronę w tym jednym równaniu,
podstaw to równanie do wszystkich pozostałych równań, znika ci w takim razie ta zmienna w tych wszystkich pozostałych równaniach, no uproś sobie te wyrazy podobne, które tam są. No i co? I zostaje ci już o jedno równanie mniej i o jedna zmienna mniej. I rób tak dalej, aż w końcu dostaniesz już którąkolwiek ze zmiennych. I potem w odwrotnej kolejności podstawiaj sobie tą zmienną do kolejnych równań. Tak naprawdę to, co pokazałem, to jest właśnie eliminacja Gaussa. Zrobimy dokładnie to samo, tylko że na macierzy. Może zróbmy tak, ja przepiszę sobie tą macierz. 3, 4, minus 1, 2, minus 1, 1, 1, 1, minus 1. Naszym celem jest odnaleźć to alfa 1, alfa 2, alfa 3, żeby wyszło 17, 2, 4. Czyli jak można postępować z takim czymś? W szczególności na przykład można sobie zrobić tak, że jakiś cały wiersz zamienimy z jakimś innym wierszem, bo nam tak wygodniej. Tak, czy na przykład to, co możemy zrobić, to możemy wybrać sobie ten ostatni wiersz, że z jakichś przyczyn jest łatwiejszy dla nas. Ale wtedy muszę wszystko zamienić. No i powiedzmy 2 minus 1, 1. 4 minus 1, to było alfa 2, alfa 1, 4, 2, 17. No i to jest jasne, dlaczego tak możemy zrobić, tak? No bo to jest tak jakby zamiana wierszy w układzie równań, tak? Zmieniamy po prostu kolejność. I to, co chcemy osiągnąć, to chcemy tak przekształcić tą macierz, żeby mieć postać górnotrójkątną. To znaczy, żeby w tym, że jedyne współczynniki chcemy, żeby były, przepraszam, tutaj, jedyne współczynniki, jakie dopuszczamy, żeby były dodatnie, mają występować na przekątnej i powyżej przekątnej. OK? Natomiast poniżej przekątnej chcemy, żeby były same zera. Zobaczcie, że to jest dokładnie to, co ja zrobiłem chwilę temu, rozwiązując ten układ równań tak ręcznie. Wyeliminowałem zmienną x ze wszystkich równań. Czyli pierwszym krokiem było tyle, że ta zmienna tutaj x pozostała nam w pierwszym równaniu. Było ileś tam x-ów, ale w pozostałych równaniach już miałem 0 x-ów, bo sobie pozmieniałem. Tak? No i teraz to, co zrobiłem dalej, to miałem tutaj ileś tam y-ków i postanowiłem wyeliminować wszystkie y-ki z wierszy poniżej. OK? Gdzieś tam na samym końcu zostało mi z, powiedzmy, że to była akurat macierz 3 na 3. Gdzieś tam na końcu zostało mi z, no i już wtedy wiedziałem, jaki jest wynik. I już wiemy, że z tą postacią taką, zobaczcie, że z tą postacią górnotrójkątną żyje się łatwiej, bo można wtedy ten algorytm puścić odzyskiwania wyniku od dołu. No i jest wszystko dobrze. Spróbujmy sobie w takim razie zobaczyć, jakie operacje tak naprawdę możemy wykonywać tutaj. Jeśli przypomnicie sobie drugą metodę rozwiązywania układów równań, tą szkolną, to jeszcze chyba przypomnicie sobie metodę przeciwnych współczynników, gdzie możemy pomnożyć jakoś sprytnie równanie przez ileś tam i drugie równanie jakoś poddawać, poodejmować, tak żeby wyszło nam, że jakaś zmienna nam znika. To jest kolejna metoda eliminowania. No i zobaczcie, tak samo możemy robić tutaj. Tak samo jak na przykład w układzie równań możemy sobie wziąć pewne równanie i pomnożyć je przez jakąś stałą, różną od zera. Tak samo tutaj możemy sobie pomnożyć dowolny wiersz cały przez jakąś stałą. Tak samo też możemy dodać do siebie jakieś dwa wiersze. Tak? Czyli operacje, jakie wolno nam wykonywać na tej całej strukturze, to jest na przykład zamień kolejność, pomnóż jakiś wiersz przez coś i na przykład dodaj pewną krotność innego wiersza. I to, co chcemy osiągnąć w tej zabawie, to co? Chcemy po prostu osiągnąć
No to macierz górno trójkąt. OK. No to zróbmy to. Zróbmy to i zobaczymy. Zobaczymy, że tak naprawdę byśmy chcieli, żeby to coś też było macierzą, ale to za chwilę. Czyli co robimy najpierw? Najpierw chcemy się pozbyć tych rzeczy. Chciałbym, żeby tu było 0 i 0. To co robię? Od tego drugiego wiersza muszę odjąć pierwszy wiersz razy 2 i od tego wiersza muszę odjąć pierwszy wiersz razy 3. A tak generalnie, ogólnie, w każdym przypadku byłoby tak, że muszę odjąć od tego wiersza drugiego, muszę odjąć tyle, ile wynosi ta wartość, podzielić przez tyle, ile wynosi ta wartość. Zobaczcie, że tu pojawia się drobny szkopuł, pojawia się subtelność, co jeżeli tutaj byłoby zero. Nad tą subtelnością będziemy się za chwilę zastanawiać. OK? Ale jeżeli tu nie ma zera, no to to dzielenie nam się uda. Czyli chcemy odjąć 2 razy cały pierwszy wiersz i tu chcemy odjąć 3 razy cały pierwszy wiersz. I w ten sposób co osiągniemy? Pierwszy wiersz zostaje. Drugi wiersz mamy 0 i cały wiersz odejmuję, tak? Mogę odjąć całe równanie od całego równania. Czyli mam minus 1 odjąć jeszcze 2 razy tutaj, to mam minus 3. 1 minus, ojen, to mam 3. No i teraz tu miałem alfa 2, ale odejmuję 2 razy alfa 3. Co nie? Minus 2 razy alfa 3. Tak jest. No i mam 2 odjąć 8. Tak? Czyli mam minus 6. Sprawdzajcie mnie, proszę, bo ja nie umiem liczyć. No i mamy tutaj znowu 0. 4 odjąć 3 to jest 1. Minus 1 dodać 3 to jest 2. I mam alfa 1 odjąć 3, alfa 3. I tu mam 17 odjąć 12, 5. OK? Nic mądrego nie zrobiłem. Ja zrobiłem dokładnie to samo, co zrobiłem wcześniej. Tylko, że inaczej to zapisuję. No i analogicznie teraz to, co chcę zrobić, to chcę się pozbyć tutaj. OK? Czyli chcę odjąć, co chcę odjąć? Tyle razy chcę odjąć, powiedzmy, ten wiersz drugi, co wynosi 1, podzielić przez minus 3. Czyli chcę dodać 1/3 tego drugiego wiersza. Jeśli do trzeciego wiersza dodam 1/3 tego wiersza drugiego, no to będzie dobrze. Zwróćcie uwagę, że licząc normalnie na tych układach równań, to co ja robiłem, to sobie zamieniłem jeszcze miejscami. Wolno mi to zrobić ponownie, nie? Ale mógłbym dodać 1/3 i doprowadzić to do końca. To może zróbmy tak, że zamienimy sobie te dwa wiersze i wtedy będziemy pracować cały czas na liczbach całkowitych. Zamieniłem. No i teraz na przykład tutaj do tego trzeciego wiersza chcę dodać 3 razy wiersz drugi. Do widzenia. No i w ten sposób pozbędę się tej zmiennej. Nie? Będę miał 1, 1, minus 1, 0, 1, 2, 0, 0. I co będę miał dalej? Plus 3 razy 2 to jest 9, tak? Znajomo wygląda, nie? Też miałem 9 wcześniej. Te tutaj? Tak. To jest taki dosyć podejrzany. Tak, to jest podejrzany, że psuje ideę.
no, bo chcemy wyliczyć samo alfa, przez jakie chcemy pomnożyć, a nie alfa coś tam. Chyba one powinny zostać takie jak tak. Jakby tylko samo macie współczynników mnożymy przez skalar jedynie a no no tak, no tak. No tak, jak macierz już pomnożyłem, to już raz pomnożyłem. Zaaplikowałem tu przekształcenie i tu. Wybaczcie. Głupota. Ale jak zamieniam miejscami, no to też zamieniam, tak? To mam 4, 5 i ile? 9. No i... No i z tego już moglibyśmy zakończyć. Ale nie musimy zakończyć. Możemy puścić ten sam proces, dokładnie to samo, co robiliśmy. Możemy puścić teraz jeszcze raz w górę. I co się stanie? Czyli chciałbym wyeliminować jeszcze to, a potem chciałbym wyeliminować jeszcze to. Mogę to zrobić, co nie? Czyli jeśli teraz na przykład, zobaczcie, teraz jest fajnie, że mam te zera. Teraz jak chcę uzyskać tutaj, żeby było zero, to mogę zrobić, odjąć od tego drugiego wiersza, mogę odjąć dwie dziewiąte wiersza drugiego. No a tutaj, żeby, może powiedzmy, będziemy tak eliminować, żeby była jasność. Najpierw to i to wyeliminuję, a potem to wyeliminuję. To od tego będę odejmował, dodam sobie 1/9 tego wiersza. OK? No i analogicznie teraz, żeby to wyeliminować, no to wyciągnę tak jak trzeba. Ten proces właśnie, który idzie tak najpierw na dół, a potem do góry, nazywa się eliminacją Gaussa-Jordana. No i to, co jeszcze mógłbym zrobić, przypomnijmy, czyli gdzieś tam na końcu dostanę w ogóle macierz taką diagonalną. I tu będą same zera, i tu będą same zera, ale to fajne, nie? Tu będą jakieś tam zmienne, a tu będą jakieś tam liczby. No to teraz to, co mogę jeszcze zrobić, wiecie przecież, że wolno mi pomnożyć równanie przez dowolną liczbę, nie? To mogę zrobić tak, żeby tutaj była identyczność, nie? Po prostu, żeby było 1, 1, 1, 1, 1. Mnożąc przez 1 podzielić przez dana rzecz. I co wtedy? No i wtedy to coś to będzie nasze rozwiązanie. To coś to będzie po prostu rozwiązanie równania. No i czy trudno to napisać? Prawie nie. Prawie nie jest trudno to napisać z dokładnością do tych subtelności z zerami. Gdyby nie było tych subtelności z zerami, to proces jest naprawdę prosty. Pętla, która leci najpierw na dół, która tak naprawdę leci po kolumnach kolejnych, które będziemy eliminować, tak? I oblicza w danej kolumnie, czyli pętla po kolumnach, w środku pętla po wierszach, pole, które chcę wyeliminować, patrzę na jaka jest wartość, podzielić przez to, skąd eliminuję, tak? I to musi być różne od zera. No i wtedy ten wiersz odejmuję jak trzeba, czyli z grubsza jest pętla po kolumnach, pętla po wierszach. No i pewnie jest, zawsze jest taka postać, że mamy wiersz, numer ten wiersz. Odejmij, równa się. Czyli cały od wszystkiego, co jest w tym wierszu, odejmij odpowiednią krotność, którą sobie wyliczyliśmy. Nie? Ta krotność to będzie po prostu pewnie no, ta komórka. Wiersz podzielić przez W kolumna. Czyli umawiam się na razie, że zawsze będę eliminował, jak pierwszą zmienną eliminuję, to na podstawie pierwszego wiersza, drugą zmienną eliminuję na podstawie drugiego wiersza i tak dalej. Nie? Czyli tak by było, że liczę ten współczynnik i odejmuję od tego alfa razy W kolumna. Potem mogę dokładnie taki sam algorytm puścić w drugą stronę, czyli dokładnie ten sam algorytm, który miałem napisany, tylko że ta pierwsza pętla będzie szła od dołu do góry. I potem mogę zrobić jeszcze po prostu pętlę, która już tylko przemnoży te wiersze tak, żeby był współczynnik 1.
na końcu dostanę wynik. Fajnie. Jaki jest problem? Ano problem jest taki, że może mi czasem tu wyjść jakieś zero. Tak? No i w takiej sytuacji to zupełnie tak samo, te same subtelności się tu pojawiają, jakie pojawiłyby się w rozwiązywaniu tak zwyczajną metodą na paluszkach. Czasem tak będzie, że po prostu jakaś zmienna nam nie występuje, bo akurat tam się wyzeruje liczba wystąpień tej zmiennej. Tak? No i wtedy nie będę w stanie odzyskać, że ta zmienna równa się ileś tam pozostałych. Co nie? To co wtedy mogę zrobić? Poszukać sobie gdzieś niżej. Mogę sobie poszukać gdzieś niżej z tego, czego jeszcze nie wyeliminowałem, wiersza, który w tym miejscu będzie miał coś innego niż zero. I zamienić miejscami. Wolno mi zamienić miejscami i to nic nie robi, tak? No i super. Jeżeli tak znajdę, to jest fajne. A co jeżeli nie znajdę? Jeżeli są same zera. Jeżeli są same zera, to właśnie wtedy znaczy, że te wektory były liniowo zależne. Bylibyśmy w stanie wtedy znaleźć, jaka jest kombinacja liniowa tych wektorów, która da nam zero. Dlaczego? Bo mamy wtedy mniej zmiennych tak naprawdę w tej naszej macierzy, niż równań, które, przepraszam, mamy wtedy więcej zmiennych niż równań, tak? Jakaś zmienna, która jest zupełnie niezwiązana. Tak? Mamy zmienną, która nie występuje w żadnym równaniu, czyli możemy ją ustalić jak chcemy. No i to znaczy, że układ jest nieoznaczony, ma nieskończenie wiele rozwiązań lub nie ma rozwiązań wcale. OK? Czy to już nie jest ta sytuacja, że mamy dokładnie jedno rozwiązanie. Czyli wtedy wiemy, że wektory, które dostaliśmy na wejściu, nie są liniowo niezależne. Fajnie. No to już jest coś. To już coś potrafimy zrobić. No dobrze. To może jakieś zadania byśmy potrafili zrobić z tym. No, to jest dobre pytanie. To może zaraz odpowiem. Pytanie z widowni było takie, co jeżeli podczas dzielenia wyjdzie nam liczba niecałkowita? No niestety to jest duży kłopot. Kłopot jest taki, że no, tak jakbyśmy robili w zwykłym świecie, jakbyśmy wykonywali po prostu operacje, no to niewiele jesteśmy w stanie zrobić. No możemy na pewno zrobić tak, że pomnożymy równanie przez ten mianownik, który miałby nam wyjść. No bo na pewno wyjdzie nam liczba wymierna. Dzielimy, powiedzmy, jeżeli na początku dostaliśmy liczby, same liczby naturalne, no to wszystkie operacje pośrednie będą operowały na liczbach wymiernych. No, wolno nam pomnożyć dowolne równanie przez ten mianownik. Tylko pojawia się problem, że wtedy narastają nam strasznie te liczby. No i niewiele z tym się da zrobić, taka jest matematyka. Jeżeli zrobimy te obliczenia po prostu na dablach, na liczbach zmiennoprzecinkowych, no to niestety istnieje niefajna sprawa, ponieważ algorytm eliminacji Gaussa nie jest numerycznie stabilny. Z grubsza pojawia się taki problem, że tam mamy odejmowanie dwóch liczb, występuje jakieś mnożenie. Zobaczcie, to co może się wydarzyć, to może się wydarzyć tak, że mamy dwie liczby, które są bardzo bliskie sobie. Jak je odejmiemy od siebie, to dostaniemy coś bardzo bliskiego zeru. Jeżeli dostaniemy liczbę bardzo bliską zeru, to jest duży kłopot dla dubli. Dlaczego? Przypomnijmy sobie, jak duble są w ogóle reprezentowane. Duble są reprezentowane w taki sposób, że no, mamy ustaloną pulę bitów. Na przykład taki zmienna typu double ma 64 bity na przechowanie liczby. No i jak to rozdysponowuje te 2 do potęgi 64 różnych możliwych wartości? Jak rozdysponować pomiędzy liczby rzeczywiste? Ustalamy jakiś tam przedział. Zwykle szeroki przedział, bo chcemy zarówno bardzo, bardzo duże liczby, jak i bardzo, bardzo małe liczby, jak i liczby bliskie zeru przechowywać. I wokół zera bardzo gęsto dzielimy, ale im dalej, tym rzadziej. I to jest bardzo sensowne chyba, co nie? To jest bardzo sensowne, no bo to znaczy z grubsza tyle, że jeżeli przechowujemy liczby bardzo duże w zmiennoprzecinkowych, no to godzimy się na to, że będziemy mieli duży błąd.
Jeżeli natomiast przechowujemy malutkie liczby, no to chcemy, żeby dokładność była bardzo duża. Jak to działa w praktyce? Mamy jakąś liczbę m z przedziału powiedzmy od 1 do 2. To jest taki trik jak w notacji wykładniczej, że przedstawiamy liczbę jako jakiś ułamek z przedziału od 1 do 2 razy jakaś potęga dwójki. No i jeszcze jako znak plus lub minus. Czyli spośród tych 64 bitów, tak z grubsza, jeden bit marnowany jest na to, żeby pamiętać, czy plus, czy minus. Chyba 13 bitów jest na to, żeby przechować, jaka to jest potęga. To nam daje ten zakres, jak duże liczby jesteśmy w stanie trzymać. No i ta wartość może być dodatnia lub ujemna, tak? Pamiętajcie o tym. Ujemna to będzie znaczyło, że wtedy jakieś bardzo, bardzo malutkie ułameczki przechowujemy, nie? A dodatnia wartość będzie znaczyła, że mamy jakieś całkowite liczby. No i wtedy tą liczbę, 1 i 2, tą liczbę już się przechowuje no, w systemie o podstawie no, dwójkowym, tak? Czyli mamy, powiedzmy, wiemy, że mamy liczbę 1 i zastanawiam się, co jest po przecinku. Czy chcę dodać do wyniku 1 druga, czy nie? Czyli pierwszy bit tej liczby m, na którą mam na przechowanie liczby m tej mantysy, mam 52 bity. Pierwszy bit ma wagę 1 druga, kolejny wagę 1 czwarta, kolejny wagę 1 ósma i tak dalej. Aż do 1 do, przez 2 do jakiejś tam 52 czy 53. No i niestety tam na samym końcu jeszcze coś jest, jakiś jest jeszcze ogonek, prawda? I tego już nie pamiętamy. To jest nasza strata dokładności, że nie pamiętamy tutaj nieskończenie wielu bitów. Pamiętamy tylko pierwszych 52. No i w zależności od tego, na jakiej tutaj potędze się znajdujemy, no to taką mamy dokładność. Teraz zobaczcie, jaki jest problem, jeżeli mamy dwie duże liczby, które są bliskie sobie. To one są gdzieś tutaj, w tym zakresie. Tak? No więc one są przechowywane ze stosunkowo niewielką dokładnością, ale ich wynik wpada do czegoś, co byśmy chcieli mieć z bardzo dużą dokładnością przechowane. On nie ma skąd wytrzasnąć sobie tych bitów. Tak? On po prostu tych bitów nie ma. Więc to, co mamy jakąś liczbę razy, to jest w systemie dwójkowym, nie? Razy 2 do jakiejś tam potęgi, nie wiem, 17. I tu mamy liczbę 2 do potęgi 17 i one są do siebie podobne. Mają duży wspólny kawałek. To teraz jak je odejmiemy od siebie, co nam powstanie? 0,00001, no coś tam wychodzi, nieważne. Ale mamy ileś zer na początku. To jeśli mamy te ileś zer na początku, to co się dzieje? Wtedy następuje przesunięcie. No tak, żeby mieć jedynkę z przodu, żeby mieć tą rzecz, że ta mantysa jest pomiędzy 1 a 2. No i zmienia się nam wykładnik. Dostajemy w ten sposób bity po prawej stronie, które możemy użyć na precyzję. Ale my nie wiemy, na jaką wartość ustawić te bity. Prawda? No to skoro nie wiemy, na jaką wartość ustawić, no to nie mamy tej precyzji. On ustala, no są, w standardzie jest ustalone, jakimi bitami zapełnia wtedy. Szczerze mówiąc, nie znam standardu tak do końca. No ale te bity zostały zatracone. I teraz zobaczcie, co się stanie. No wydaje się, że to na razie nic złego, bo na razie błąd nam się jakoś nie skumulował. Ale co się stanie, jeżeli ja teraz pomnożę to znowu przez jakąś liczbę? Nie? Pomnożę przez jakąś liczbę, no to ja tych bitów nie miałem, tak? Wykonam teraz jakieś obliczenia, znowu pomnożę i błąd zaczyna być już taki, że już mylimy się o pełne całości. Tak? No i tu jest cały szkopuł. No niestety algorytm eliminacji Gaussa nie jest numerycznie poprawny. On wykonuje odejmowania, wykonuje mnożenia i potencjalnie te odejmowane liczby są do siebie bardzo podobne. Generalnie to jest, na to trzeba bardzo uważać w obliczeniach zmiennoprzecinkowych. Czy nie dzieje się tak, że odejmujesz od siebie dwie bliskie sobie liczby? Wtedy jest zwykle źle. Tak? Czy coś się z tym da zrobić? No, trochę tak, trochę nie. Otóż to, co możemy próbować zrobić, to możemy próbować wybierać, jak możemy, mamy dość dużą dowolność na temat tego, na podstawie którego równania będziemy eliminować.
Tak? No i być może jesteśmy w stanie wybierać to równanie, z którego będziemy eliminować, w taki sposób, żeby to katastrofalne odejmowanie nie zachodziło. Nie wiem, na przykład byśmy chcieli, żeby najmniejsza liczba była. Czy wtedy to dzielenie jest przez najmniejszą liczbę, albo największa. Nie wiem, jak jest optymalnie. To już jest do ustalenia. OK? No dobrze. Eliminację Gaussa można przeprowadzać nie tylko na wektorach. Na przykład moglibyśmy w takim świecie modulo 2 przeprowadzać eliminację Gaussa. Nie wiem, czy pamiętacie, na Solwie jest takie zadanie Emaxowa gra. Rozwiązanie tego zadania w ogóle nie używa eliminacji Gaussa. Na czym polega zadanie? To jest taka klasyczna gra w zapalanie i gaszenie lampek. Mamy jakąś planszę N na N. Niektóre lampki są na początku zapalone, a niektóre są zgaszone. Jeśli kliknę w jakieś pole, to w krzyżyku, w takim plusie, odwraca mi się stan. Naszym celem jest zgasić wszystkie lampki. OK? No super. I co z tego? No istnieje rozwiązanie o złożoności z grubsza 2 do n tej razy n kwadrat. Wcale nietrywialne, które polega na tym, że należy zgadnąć, jakie ruchy należy wykonać w pierwszym wierszu. Jeżeli wiemy, jakie ruchy należy wykonać w pierwszym wierszu, to to determinuje nam, jakie ruchy należy wykonać w drugim, trzecim, czwartym i tak dalej. No i w ten sposób przeglądamy wszystkie możliwości. A co gdyby? Co gdyby ktoś nas zwolnił z tego wymagania w tym zadaniu, żeby wykonać jak najmniejszą liczbę ruchów, ale żeby wymagał od nas, że algorytm będzie działał w czasie wielomianowym? No i okazuje się, że w sumie nie aż tak trudno to zrobić. Tak naprawdę całe to zadanie, Emaxowa gra, można by wyrazić w postaci wielkiego układu równań. Otóż, tak jak podobnie jak w zadaniu lampy, które opowiadałem niedawno, no jest tak, że możemy ustalić sobie proste równanie modulo 2, jaki będzie stan lampy w zależności od kliknięć. Stan lampy jest na początku jakieś tam x, plus liczba kliknięć w tym polu, 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 modulo 2. No i chcemy, żeby to było równe 0, bo chcemy zgasić. Czyli dostajemy ileś tam równań po prostu. I naszym celem jest znaleźć rozwiązanie tego układu równań, zer i jedynek, tak żeby było dobrze. No i rzeczywiście takie rozwiązanie również można znaleźć eliminacją Gaussa. Tylko zamiast odejmować jakieś równanie, będziemy to równanie doksorowywać. Co nie? No i nigdy nie będziemy potrzebowali robić więcej jakiegoś mnożenia przez coś innego niż 0 lub 1. W sensie wszystko, na czym operujemy, to będą zera i jedynki. Co więcej, moglibyśmy to przyspieszyć jeszcze troszkę, no i zauważyć, że pewnie moglibyśmy to na każdy wiersz tej Emaxowej gry, każdy wiersz tego układu, moglibyśmy trzymać jakąś maskę bitową może. Jak mamy tą macierz i będziemy chcieli odejmować pełny wiersz, czyli mam ustalone, że chcę do wiersza X doksorować wiersz Y, to co mógłbym zrobić, to przechowywać to w maskach bitowych i zrobić operację XOR na liczbach, tak? I przez to czas podzieli mi się przez liczbę bitów, które mogę upchnąć w masce bitowej. Tak, czyli ilekroć przyjdzie mi do głowy, na przykład do tego wiersza doksorować ten, no to mogłem sobie pakować po 32 bity na przykład w jednym słowie maszynowym, no i XORuję sobie tą liczbę z tą liczbą i tak dalej. No i zobaczcie, tak naprawdę to zadanie, największy XOR, to co my robimy w tym zadaniu, to mamy jakąś przestrzeń liczb. Może tak, mamy jakieś liczby, jakie to były liczby? 3, 4, 7, 10. Możemy sobie wyobrazić taką przestrzeń liczb od 0 no do 2 do potęgi, ta największa długość bitowa liczby. I to możemy sobie wyobrazić,
że tak jak miałem te kombinacje liniowe, nie wiem czy kojarzycie, to tutaj też mam jakąś kombinację liniową. To co chcę zrobić, chcę wziąć alfa 1 razy 3 plus alfa 2 razy 4 plus alfa 3 razy 7 plus alfa 4 razy 10, tak żeby mi wyszła jakaś tam liczba. Co nie? Czyli jak mówię przestrzeń liczb czy coś tam, no to mam na myśli właśnie przestrzeń wszystkich tych kombinacji liniowych. Jak podstawię sobie za alfa 1, 0, no i tutaj nie tyle plus, co ksor. Nie? Taka była umowa. No i za alfa 1 przyjmuję 0 lub 1. Tak? Czyli mam sobie tą przestrzeń. No i znowu mógłbym się zastanawiać na przykład, zobaczcie, jeżeli te liczby są liniowo niezależne, no to będę w stanie uzyskać taki wektor 1, 1, 1, 1, 1. Ten największy. No ale problem jest taki, że te liczby nie muszą wcale wyznaczać pełnej przestrzeni. Nie wiem w ogóle, czy wyście się zastanawiali, w jaki sposób ja musiałem testy do tego zadania wygenerować. Przecież jak wygenerujesz losowe testy, to wychodzą same jedynki bardzo łatwo. No właśnie, metodą na wygenerowanie tych testów było tworzenie liczb liniowo zależnych. Tak? Czyli wybieram sobie jakąś bazę, czyli te liczby, które będą te unikalne i one będą potrzebne i wszystkie dalej liczby, które dostawaliście na wejściu, to były różne kombinacje liniowe tych starych liczb, które sobie wybrałem jako baza. OK? No dobra. Czyli czym są te liczby? Znowu, te liczby można by sobie wyobrażać, że to są jakieś wektory, co nie? To, co mam, może tak, 0, 0, 1, 1 plus alfa 2, 0, 1, 0, 0 plus alfa 3, 0, 1, 1, 1 plus alfa 4, 1, 0, 1, 0. Czy widać, że te wektory są liniowo zależne? Widać, ten trzeci wektor jest kombinacją liniową dwóch pierwszych. Tak? Czyli na przykład przestrzeń liczb, jakie możemy osiągnąć przez kombinację liniową, jest wymiaru 3. Tylko 3 bity tak naprawdę jesteśmy w stanie kontrolować spośród tych 4. Także jesteśmy w stanie osiągnąć jakby połowę tej przestrzeni. Tylko 8 liczb jesteśmy w stanie osiągnąć. Zobaczcie, na przykład mogłoby paść takie pytanie mogłoby paść, ile różnych liczb możemy uzyskać, ksorując dowolne podzbiory. Na przykład wynikiem zawsze jest potęga dwójki razy liczba wektorów w bazie. Zobaczcie, na przykład na sparing mogło być inne zadanie. Nie? Nie podaj największy element, jaki możesz uzyskać w ten sposób, ale podaj, ile liczb możesz uzyskać. No i co my chcieliśmy tutaj osiągnąć w tym zadaniu, maksymalny ksor? To, co chcieliśmy osiągnąć, to chcieliśmy za wszelką cenę w tej kombinacji liniowej dobrać tak, żeby tu była jedynka. Potem, żeby tu była jedynka i tak dalej. No to możemy sobie wyobrażać, że to, co chcemy zrobić, to chcemy na przykład rozwiązać taki układ równań, co nie? Czyli, że mamy macierz 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Mamy jakąś tam macierz. Chcemy dobrać te współczynniki alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. No żeby najchętniej tutaj mieć jedynkę, tutaj mieć jedynkę, tutaj mieć jedynkę, tutaj mieć jedynkę. Jak się okaże, że coś tam jest liniowo zależne i nie da się tej jedynki wsadzić, no to wtedy się poddajemy i mówimy, że tutaj jest 0. I przechodzimy do następnego równania. I jak myśmy rozwiązywali to zadanie? No, żeśmy znajdowali gdzieś jakąś jedynkę. Zupełnie tak samo działa eliminacja Gaussa, tak? W sensie nie tyle jedynka, ale znajduje jakiś niezerowy element, tak? Na tej pozycji, który będzie mógł odjąć od wszystkich pozostałych. No, rzeczywiście my tutaj doksorowywaliśmy, no, tylko tutaj trochę inaczej napisałem, bo napisałem pionowo. Ale nieważne. Doksorowywaliśmy sobie do tych, które miały jedynkę, to sobie doksorowywaliśmy to równanie. Czyli na przykład podjąłem decyzję, że wziąłem to coś, tylko... No dobra, obróciłem, transpozycja musiałaby być.
jak to było w tym memie, znowu obróciło. Nie? Dobra. I odejmuję sobie od wszystkich tych równań, które miały jedynkę w tym miejscu, żeby wyeliminować tą zmienną. No i tak dalej. No okej. Okay. To mam nadzieję, że eliminację Gaussa już umiecie napisać.